Tych autobusów 190, 109, 105, tak 3-4 jak przyjadą, bo tu w Warszawie jest taka moda, że wszystko na raz, to przy rondzie Daszyńskiego, bo to tylko do ronda Daszyńskiego, no to po prostu po Warszawie tu chodzi. I Państwo zobaczą, ile tego rechodupstwa. I to rechodupstwo na tym polega, że tak samo jak w systemie u Żydów było w pierwszym wieku, gdy zabito Jezusa, to był taki bardzo ważny moment. My mówimy o ofierze, że Jezus Chrystus jakby musiał umrzeć. No, ale w jakich okolicznościach to było? Pokazujemy tutaj Begierzetka Riba. Begierzetka Riba. Już ten napis długi, ta linia, proszę Państwa, nie świeci się, ale widać ten napis na zielonym płocie. Wiocha na płocie, Warszawa. Ale mówią, palą, że, proszę Państwa, najwyższe budynki na świecie. Dzielnica najwyższa w Europie. Może nie tyle na świecie. W Europie. No bo tam do Ameryki to się nie umywa, ale Europa już teraz jest większa niż Ameryka w sensie takiego dogadania się, jakby w sensie Unii Europejskiej. No ale Unia Europejska też już nie jest aż taka modna, a poza tym jest bardzo dużo przeciwników Unii Europejskiej, że ci, którzy w tej Unii Europejskiej byli, na przykład Wielka Brytania, oni w ogóle z tą Unią Europejską nie chcą mieć nic wspólnego, a chcieli wyjść. Tak, znowu 171, dobrze, ale znowu 109, dobrze, ale znowu 105, dobrze, to wszystko wylegnie, autobusy przepełnione. Szkoda tylko, że do 12 te 105 jadą i tylko tu, do ronda Daszyńskiego. To jest okropne. Do ronda Daszyńskiego. Najwyższa dzielnica w Europie. Nie mówię, że 105, bo po prostu jestem tu przypadkiem, proszę Państwa. Jestem tu przypadkiem, 105 przepełniony. 105 do ronda Daszyńskiego. Ludzie sobie wsiądą, sobie się rozsiądą. Jakaś emerytka, jakaś babcia, jakaś pradawca. No to rzadkość to już jest w Warszawie. Jak na raka wszyscy umierają, to gdzie masz babcię? Gdzie masz prababcię? No ale ona się rozsiądzie, proszę Państwa, i myśli, że dojedzie do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ja raz jak jechałam do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, to po 11, po 12, potem internet w bibliotece siadł, przedwczoraj dokładnie. No to potem 3-4 razy jeździłam do biblioteki. Na szczęście Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56, tu na Mazowszu w Warszawie, jest do godziny 22. Na szczęście, na wielkie szczęście. Ale co jeszcze byś mogła zrobić w Warszawie? No nic, musiałabyś być tam do 22, ale jeżeli byś coś miała zrobić, no właśnie miałam coś zrobić, nic nie zrobiłam, no nic. To co chciałam. Czyli w Warszawie zrobisz to, czego nie chcesz może, albo co masz zaplanowane na potem, na zaś. To zrobisz teraz, a to co musisz teraz, to tego nie zrobisz. I taka robota. Proszę Państwa, no to więc ten system żydowski, wracając do pierwszego wieku naszej ery, jak oni zabili Jezusa Chrystusa, to czy sytuacja się zmieniła, czy człowiek się poprawił, czy człowiek się zmienił, bo mamy już XXI wieki. No i powołuje się na cytat poety, pisarza, obserwatora wieków. No jeszcze w XX wieku, pod koniec to było pisane i w Strażnicy cytat był, że gdyby Jezus pojawił się w wieku XX, przyszedł, to przecież też by go zabili, bo by przeciwny był wojnie, przeciwny był zbrojeniu się, a przecież nawet na głównym frontonie ONZ jest cytat z Biblii, duży, długi, skąd? Z Księgi Izajasza, to co my ostatnio reklamujemy, Księgę Izajasza, bo przeciętnemu mieszkańcowi Warszawy, Polski, powiedzieć, że Księga Izajasza, to by to skojarzył może z mitologią grecką jakąś tam, a on nie wie, że Księga Izajasza jest w Biblii. Natomiast jak pierwsza machabejska i druga machabejskie księgi, to by się może skojarzył z Biblią, ale one są apokryfami i do Biblii tak naprawdę nie należą. I tylko dlatego by sobie skojarzył z Biblią, że tam jest powiedziane, jeżeli to potrzebne, to za umarłych się masz modlić. No to w tym apokryfie jest tak napisane. Pierwsza machabejska, druga machabejska.
Natomiast Biblia nie mówi o modlitwie za umarłych. I teraz jak idzie 1 listopada i jest ta opieka, proszę Państwa, nad osobami zmarłymi, no to to dla Biblii jest obce. To jest nawet wbrew Biblii, wbrew zasadom, wbrew wiedzy, wbrew prawu, wbrew logice. Że tak jak mitologia angielska i te książki Alexander English, że kandelabry stawiano przed domem światła, żeby umarły przyszedł i zjadł, żeby wiedział, gdzie jest. No to przecież to jest powiązane z nauką Platona o nieśmiertelności i dualizmie duszy nieśmiertelnej. To Biblia tego nie uczy, wręcz przeciwnie. Biblia mówi, że tam nie ma ani działania, ani pomysłów, ani poznania, ani mądrości. To znaczy gdzie? W krainie umarłej, umarłych, do której idziesz. Nie ma ani działania, ani poznania, ani zamysłów, ani mądrości. To gdyby Jezus przyszedł i głosił prawdę, tę też. Bo tutaj to trzeba by od podstaw dużo powiedzieć, żeby tak uczyć od podstaw, żeby tak pokazać od podstaw, co Biblia mówi, a czego nie mówiła, to by trzeba by się dużo napracować, jak świadkowie idą od domu do domu, umawiają się na studia, a to my o tych studiach dzisiaj. To trwa. No, ale ludzie czytać umieją, to chyba te studia mogą trwać rok, a ja 4 miesiące. I przyjęłam chrzest, teraz głoszę i mówię, że gdyby Jezus żył w XX wieku, to by też go zabił. Za to, że jest przeciwny wojnie. Księga Izajasza mówi, że gdy przekują miecze na miesze, włócznie na nożyce ogrodnicze, na sierpie, to nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani że już nie będą się szkolić do wojny. A ja byłam w czasie stanu wojennego na rozprawie sądowej, gdzie Jacek Krajewski dostał 4 lata więzienia za to, że stał z Biblią i powiedział, że nie będzie się zbroić. Ale to był stan wojenny, przeciwko któremu teraz są wszyscy praktycznie. I jeszcze obrońca był taki głupi, bo to wiecie Państwo, i głupie sądy, głupie banki, ale na tyle chytre, że grosze gromadzą i na lichwę biorą. Proszę Państwa. Obrońca powiedział, proszę pana, pracę damy panu w kuchni, może pan będzie robił chleb, obiady. A on mówi nie, bo ja dostanę żołd i wszystko co żołnierz, to jest też wojna. No to obrońca nie wiedział co gada. No to usłyszał, no to oczywiście, że dostał 4 lata. I Danusia Krajewska, która była bardzo inteligentną pionierką, ze mną chodziła, jeździła na moim terenie. A ja na jej terenie miałyśmy pracę od domu do domu, miałyśmy studia, miałyśmy odwiedziny ponowne i najwięcej byliśmy na odwiedzinach ponownie, jako że Danusia Krajewska była bardzo oczytana, inteligentna, nasza kochana jebóweczka, paniała w okularach i ona wcale nie miała takiego daru do śpiewania, bo jej siostra Joanna Ruszkowska, i bracia w Warszawie, to bardzo znali. Ona akurat miała dar do śpiewania i w chórze. Ona pięknie gotowała, nawet strzygła mnie, fryzjerka, super. Myśmy, jak do chóru należały, to sobie wszystko robiły. Nie to, co myślą te moherowe, nie. Po chórze też ciasto jadłyśmy, nie piłyśmy wódki, nie, nic z tych rzeczy. Bo wiesz, bo tutaj te dowcipy takie, to ta sytuacja Lipska też była w pracy i też jej tam nagadali różnych rzeczy i zaloty, i podloty, i flirty. A ja jako ta rasowa z kolei jebówka, gdzie sytuacja Lipska, tu się nie bój, bo flirty nie można, nie. Pracy, patrz, pusto, zaraz znowu przyjadą. Flirty nie mogą mieć miejsca w pracy, ale u moherowych to wszystko, bo oni co innego mówią w kościele, a co innego jest na ulicy. A to jak przeklinają i kto to tego słucha? Barbary Blok? A kurwa, to wszyscy to oglądają. No moherowie, jak to? I teraz tak, taka granica się robi, że sporo jest osób teraz niewierzących. Co to będzie? Co to będzie, że oni dają przykład? Mówią, że skoro wy moherowi takie rzeczy oglądacie, porno, nie porno, na komunię
na komunii pijecie, na chrzcie pijecie, na bierzmowaniu pijecie, chociaż ksiądz mówi nie, ale tak oko przymyka i tak dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. No i siostra taka jedna, Bernadeta, też miała przytułek, czy pracowała w przytułku, to też młokosów, takich młodych chłopaków na strych posłała, żeby jeszcze mniejsze dzieci bić. Też oko tak przymrużyła. Tak, 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 tak. Także proszę Państwa, wszyscy jadą na jednym wózku i proszę, żebyśmy się tolerowali. Ja to już od wczoraj mówię, od przedwczoraj, żebyśmy się tolerowali. Bo ludzie wszyscy są niedoskonali, wszyscy są grzeszni i nie ma człowieka idealnego. I proszę wziąć do ręki Biblię i studiować. To, a nie brewiarze, nie książeczki, to bożeństwo, nie różańce. Ja tutaj, jak słyszę, że o Szydło mówili, że ona reklamuje różaniec. Niech ona reklamuje Pana Boga. Niech ona reklamuje to, co do czego nikt nie będzie miał zastrzeżeń żadnych. No przyjdą adwentyści, przyjdą baptyści. I co ci o tym twoim różańcu powiedzą? No, że jest pogaństwo. I to będą mieli rację? Oczywiście, że będą mieli rację. To czy więc nie lepiej, żeby Szydło powoływała się na Pana Boga? No takie rzeczy ogólne, co do których nie ma zastrzeżeń.